Witam bardzo serdecznie. Rozglądam się w koło, szukam Pawła Kukiza. Nie przyjął mojego zaproszenia, żeby tu przyjść i zmierzyć się z prawdą. Widzę tego jego upadłą gwiazdę pod moimi stopami, lekko przyciemniał. Kukiz, od kiedy rozpoczął swój atak na moją rodzinę bliskich, zamiast wytłumaczyć się zadawanych przeze mnie pytań, troszkę przypomina mi takiego typa z podciemnej gwiazdy. Drodzy Państwo, zacznę od tego, że napastnik, który zaatakował najpierw Witobusa słowami widziałem Cię z Kukizem w telewizji, uderzeniem w ten pojazd, a potem groźbami pozbawienia życia i spalenia mojego mienia, jest ujęty przez policję, jest w rękach policji. Byliśmy na komendzie, rozpoznaliśmy tą osobę wraz ze świadkiem i policja w tej chwili jest na etapie interakcji z prokuraturą. Z prokuraturą, która za obecnych rządów dorobiła się swojej pewnej reputacji. Ja, ponieważ uważam, że to jest poważny incydent, motywowany treściami z telewizji publicznej, wypowiedziami, na które ten napastnik się powoływał, prokuratura chce, żeby podeszła i o to do niej apeluje, do tej sprawy bardzo poważnie, ale jednocześnie z uwagi na osobowość tego napastnika, na jego niebywałą agresję, z uwagi na to, że jest to człowiek, który najpierw grozi pozbawieniem życia, a potem zuchwale, w sposób chuligański, bez żadnych hamulców i z gwarancją, że on działa na zasadzie, że nie ma nic do stracenia, rozbija szybę w moim samochodzie. Chcę, żeby prokuratura wobec tej osoby zachowała pełen profesjonalizm i chcę, żeby mnie potraktowała w tej sprawie jak każdego zwykłego Polaka, jak każdego zwykłego obywatela, któremu grozi się pozbawieniem życia pod wpływem treści w telewizji, jak sam to ujął, któremu niszczy się mienie i który w mojej ocenie stwarza zagrożenie nie tylko dla mojej opozycyjnej działalności politycznej, ale również dla mienia i być może innych osób. Chcę, żeby prokuratura podeszła do sprawy poważnie, nie politycznie i potraktowała w tej sprawie tego napastnika odpowiednio, ale jednocześnie mnie, jako zwykłego obywatela, który ma prawo czuć się w państwie bezpiecznie, bo wielu ludzi, którzy się dzisiaj ze mną kontaktują, mówią, że nie czują się bezpiecznie, wspierając opozycję, widząc tak zuchwałe akty agresji poprzedzone słowami. Widziałem Cię w telewizji z Kukizem. To tyle w sprawie napastnika. Dowiedzieliśmy się z przestrzeni publicznej, że Paweł Kukiz zapowiada pozwy w trybie wyborczym, zawiadomienia do prokuratury. Oczywiście wszystko to był blef. Jedyne, czego się doczekaliśmy, to dwa dzisiaj opublikowane na Twitterze zawiadomienia do policji z totalnie chybionymi tezami. I ja mam taką propozycję dla Kukiza. Jeżeli chce się zmierzyć z prawdą, jeżeli chce zadbać o to, żeby ludzie przestali o nim mówić w internecie per, znacie Państwo to słowo, to niech odpowie na ten dokument. To jest przygotowany na dzisiaj wniosek o dostęp do informacji publicznej, w którym żądam od fundacji pod adresem w Lewinie Brzeskim przy Kościuszki 88A, pod tym słynnym adresem, żądam dostępu do informacji. Zastanawiam się, w jaki sposób listonosz dostarczy tą przesyłkę. Czy powiesi ten list z biura poselskiego na tym sznurku na pranie, czy zostawi go pod kamieniem koło śmietnika? Drodzy Państwo, fundacja, która otrzymuje 4,3 miliona złotych od rządu, powinna działać profesjonalnie. Na pewno nie powinna działać pod adresem, który przypomina słup. Dlatego żądam od Kukiza na dziś odpowiedzi jako członka Rady Fundacji, ale przede wszystkim od całej fundacji jako struktury, chociaż pewnie trudno będzie namierzyć całość, nawet patrząc na wpisy w KRS-ie. Chcę się dowiedzieć, jaki jest harmonogram wydatkowania środków, to jest 4,3 miliona złotych, które otrzymała fundacja z rezerwy budżetowej. Jaka część z tych środków została przeznaczona na powołanie Instytutu Demokracji Bezpośredniej, a jaka na platformę głosowania internetowego? Punkt drugi. Ile pieniędzy wydano na dzień 5 września do dziś przy realizacji projektu Instytutu Demokracji Bezpośredniej? Proszę o dokładne, a nie takie związane z blefowaniem, podanie, wskazanie usług, produktów,
wydarzeń, które zostały pokryte z tej kwoty. Ja chcę wiedzieć, gdzie się znajdują te dokumenty i gdzie można się z nimi zapoznać oraz o przekazanie ich do mojego biura. Chcę się dowiedzieć, kto jest koordynatorem projektu z ramienia fundacji, czy koordynator pobiera wynagrodzenie z tytułu prowadzenia projektu, ponieważ nie dalej jak wczoraj jeden z wiodących portali internetowych zastosował moją technikę, sprawdził po prostu w sprawozdaniach fundacji i od razu udowodnił, że cookies mówiąc, że nikt nie pobrał z fundacji żadnej złotówki wynagrodzenia, dokonał nadużycia i niestety kompletnie minął się z prawdą. Chcę wiedzieć również, i tu wchodząc już stricte na pole tej, jak to cała opinia publiczna nazywała, łapówki politycznej dla fundacji związanej z Pawłem Kukizem, czy Rada Fundacji, której członkiem jest Paweł Kukiz, podjęła uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o dofinansowanie projektu Instytutu lub uchwałę o wsparciu rządu w tej kwestii. Czyli czy jaki był mechanizm bezprecedensowego przelewu na konto fundacji środków z rezerwy budżetowej przez premiera. Czy to było tak, że Kukiz jojczy, że nie ma pieniędzy i po 4 dniach wpada 4,3 miliona złotych? Czy być może oni już robili pewnego rodzaju ustawkę formalną, wysyłając między sobą pisma? Chcę w ramach przysługującego mi prawa dostępu do informacji publicznej ustalić te fakty. Panie Pawle Kukiz, zabawa się skończyła. Karty na stół. Albo pan podchodzi uczciwie do polityki, albo ta gwiazda, która tutaj spoczywa pod moimi stopami na opolskim rynku, będzie coraz ciemniejsza. Chciałem pana zapytać o to, czy pan nie ma takiej refleksji, że być może nie dochodziłoby do tego typu zdarzeń jak z pana samochodem, gdyby pan na przykład nie chwalił się w mediach, że myślą przewodnią pana polityki jest po prostu wulgarny hasło. W odpowiedzi dla funkcjonariusza TVP3 Opole odpowiem wprost. Nie doszłoby do napadu człowieka, który najpierw uderza w mój samochód rowerem, a potem mówi, widziałem cię w telewizji z Kukizem. Wie pan, gdzie można zobaczyć? Jest tylko jedno źródło, gdzie można zobaczyć negatywny przekaz wokół mojej osoby i gdzie podbijaliście antyrodzinną wobec mnie i atak personalny na moją osobę, na mój życiorys i na moich bliskich. Jest tylko jedno źródło, gdzie to wszystko można zobaczyć. To jest telewizja publiczna. Proszę pana, jest różnica, kiedy Patryk Jaki robił ze swoim synkiem zdjęcia do wszystkich prawicowych tygodników na jedynki w kampanii wyborczej. Między tym, a tym, że mój syn po ataku na mnie, po materiałach w pana telewizji, mój syn bał się spać w domu. Wie pan? I jesteście za to odpowiedzialni. To wy rozpętaliście to piekło. Nie ma jednego normalnego materiału na temat opozycji, na temat mojej osoby, waszej redakcji. Więc rzeczą oczywistą i proszę pana, nie wiem, czy mogę się odwołać do etyki dziennikarskiej, bo to jest chyba słabo znane pojęcie w tej redakcji. Proszę pana, żeby pan nie odwracał porządku. Facet napada na mnie, chce mnie pozbawić życia i mówi, że robi to, ponieważ widział mnie w telewizji z Kukizem, widział mnie u was.